Mamy tutaj listę kilkunastu pytań, kilkudziesięciu w zasadzie, bo jest około 27-28. I ty możesz odpowiadać tak, nie i masz do wykorzystania jeden pomidor, kiedy po prostu uciekasz od odpowiedzi. Tak jak powiedziałem, pytań 27, 28 nawet, więc musisz rozsądnie, taktycznie to rozplanować, kiedy pomidora użyć. To co? Zaczynamy? Jasne. Jestem jak wino. Im starszy, tym lepszy. Tak. Trener ma zawsze rację. Nie. Nenad Bielica to najlepszy szkoleniowiec, z jakim pracowałem. Tak. Gdyby trener Bielica dziś zadzwonił z propozycją gry w Dynamie Zagrzeb, odpowiedziałbym tak czy nie? Pomidor. No to szybko. Wykorzystany pomidor. Nadal mam do niego żal, że ściągał mnie z boiska około 70 minuty meczu. Nie. W tym sezonie zdobędę tytuł Króla Strzelców po raz trzeci. Tak. Chętnie zamieniłbym dwa dotychczasowe tytuły Króla Strzelców na choćby jedno Mistrzostwo Polski. Tak. Z mojej reprezentacyjnej kariery mogłem wycisnąć zdecydowanie więcej. Tak. Poważne granie skończę dopiero po 40. Nie. A ostatnim profesjonalnym klubem w mojej karierze będzie Miedź Legnica lub Widzew Łódź. Tak. Paweł Brożek wrócił do ligi, bo przestraszył się, że dogonię go w klasyfikacji strzelców ekstraklasy. Nie. Żałuję, że nie dane było mi zagrać w parze z Tomaszem Frankowskim. Razem roznieślibyśmy naszą ligę. Tak. Najlepszy mecz w karierze? Pogoń Lech. 5-1 i 5 bramek Robaka. Tak. Sauna i masaże po każdym meczu obowiązkowo. Tak. Bardziej niż o własne ciało dbam jednak o mój ogródek. Nie. A widzisz, mamy zdjęcie, które... Tak zwany tydzień na działce. Magazyn narkomanów. Wszyscy, słuchaj, jak z kim się nie rozmawia, wszyscy mówią, zapytajcie Marcina o najlepszego ogrodnika w Poznaniu, on na pewno będzie wiedział, miał do niego numer. Jakaś jest historia z tym ogrodem ciekawsza. Jedziemy dalej. Zdarzyło mi się nawet kiedyś jechać pociągiem do Poznania tylko po to, żeby ściąć trawę w moim ogródku. Nie. Dwa lata temu to ja byłem lepszym napastnikiem niż Dawid Kownacki. Tak. Obecnie jednak to Dawid jest lepszym napastnikiem ode mnie. Nie. Już wiem, co będę robił po zakończeniu kariery. Nie. Mój syn wyrośnie na lepszego piłkarza ode mnie. Tak. Pamiętam nazwiska bramkarzy, którzy obronili moje karne w Ekstraklasie. Tak. Kto to? Słowik i Kuciek. Brawo. Tych, którzy mnie zatrzymali w lidze, też kojarzę. W pierwszej lidze. Nie. Prusak, Sabela, Radliński. To są ci dżentelmeni. Na wymienienie bramkarzy, których pokonałem z 11 metrów, nie starczyłoby nam programu. Tak. A propos bramkarzy, jako dziecko podziwiałem Jorge Camposa. Tak. W wolnych chwilach zajmuję się obiecywaniem ludziom, że do nich zadzwonię, a potem o tym zapominam. Tak. Popatrzcie na moją fryzurę. Ksywa Grzebień idealnie do mnie pasuje. Tak. Pozdrowienia dla Radka Majewskiego. Piłkarze ligowi zarabiają za dużo w porównaniu do siatkarzy. Nie. Do tej pory zastanawiam się, kto rzucił we mnie kamieniem podczas treningu. Niech opowie po pomidorze, jak to tak naprawdę było z tą anegdotą z czasów Lecha Poznań. Taki jest dopisek, to prosimy ciebie. Najpierw tak czy nie? Tak, czy nie? Tak, tak. Zostaliśmy po treningu, strzelaliśmy rzuty wolne i przy wykonaniu rzutu wolnego poczułem, jakby ktoś kamykiem w nogę rzucił, a się okazało, że czwórkę chyba zerwałem. Trzeba było nie strzelać tak mocno. Marcin Robak był naszym gościem. Pomidor, udało się temu wam dotrzeć.